Siódma edycja Elbląskiego Święta Chleba rozpoczęła się 31 sierpnia 2012 roku i trwała przez kolejne 3 dni. Jarmark cieszył się ogromnym zainteresowaniem zarówno kramarzy, jak i klientów. Bardzo jesteśmy zadowoleni, przyszliśmy tutaj z wnuczką, mile spędzić czas. W tym roku naprawdę udana impreza i bardzo dużo tutaj stoisk i ludzi i to bardzo ciekawy taki, nie? Z różnych z tego, nie? Podoba nam się, sporo ludzi jest, dużo więcej atrakcji jak w zeszłym roku na pewno. To jest przede wszystkim świetna integracja dla wszystkich mieszkańców. Spotykamy rodzinę, z którą trudno się spotkać przez miesiące całe. Przybyło tutaj około 205 wystawców. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Poczynając od wypieków, miodów, zabawek, piwa, rękodzieła, biżuterii niemalże z całego świata, a kończąc na serach, wędlinach, słodkościach, antykach czy kolekcjonerstwie. I dzisiaj przeszedłem się troszeczkę, widziałem te dziesiątki tysięcy, nie tylko Elblążan, bo jest też bardzo wielu turystów, naszych przyjaciół, mieszkańców Polski i Europy, którzy nas w tym czasie mogą odwiedzić i zobaczyć, co mamy do zaoferowania. Mam nadzieję, że również jutro pogoda dopisze i tak jak rozpoczęliśmy dobrze tegoroczną edycję, tak ją jutro zakończymy, czyli zwycięstwem Elbląga w turnieju miast kopernikańskich. Na początku idzie lekko, jak ktoś powiedział, tak jest. Drugie pełne okrążenie dla reprezentacji Olsztyna. Wskazówka zegara się kręci, bo za chwilę będzie trzecie pełne okrążenie. Nie słyszę dopingu, drodzy Państwo. Trzecie okrążenie, jest czwarte. Czwarte pełne kółeczko w wykonaniu reprezentacji Olsztyna. I zbliżamy się pomalutku do końca tej konkurencji. Piąte okrążenie i szóste. Szóste okrążenie, drodzy Państwo. Ważne jest naciągnięcie linek w tej konkurencji, ale zawodnik, jeżeli dotknie ziemi, od rezultatu końcowego odliczany, za każde dotknięcie ziemi odliczamy jeden punkt. Ile punktów karnych będzie miał Elbląg, czy w ogóle? To jest bardzo ciężka konkurencja. Ważne jest, drodzy Państwo, żeby dobrze naciągać linki. Pięknie! No, myślę, że są przede wszystkim nasi kramarze zadowoleni z tego, że tyle osób jest zainteresowanych tym, co tam jest sprzedawane. Chociaż to jest tak, że jest trochę mydło i powidło. To jest być może zbyt szerokie spektrum towarów. Może trzeba to uporządkować, ale będziemy o tym rozmawiali z organizatorem tego Święta Chleba. Być może troszeczkę skrzywimy formułę w przyszłym roku, zobaczymy. Jarmark opiewał również wiele atrakcyjnych spotkań i konkursów. Dla wystawców przewidziane były dwa konkursy, na najciekawszy produkt oraz na najciekawsze stoisko. Tegorocznej edycji Święta Chleba? No przede wszystkim jej rozmach, bo po raz pierwszy przekroczyliśmy liczbę 200 wystawców. Zresztą z bardzo różnymi artykułami, które są prezentowane i sprzedawane podczas Święta Chleba. Ale Święto Chleba to nie tylko żywność, to także duże wydarzenie artystyczne dla naszego miasta. L-Design, wczoraj otwarta galeria rzeczy użytkowych robionych w naszych elbląskich firmach, nie tylko zresztą, które potem mogą być nie tylko podziwiane, ale skupowane przez zwiedzających. Święto Chleba to także koncerty. Wczoraj Elbląg Rocks Europa, dzisiaj Golcowie. Bardzo dużo ludzi, więc myślę, że się będą na pewno podobali.
To jest zresztą energetyczny zespół, oni grają fajną muzykę do tańca, do śpiewu, więc na pewno to będzie udana impreza. Kiedyś wiosłował, bo doskonale ujdzie to mieszanie zdecydowanie lepiej niż mi i Łukaszowi. Sławo? Tylko nie do siebie, tylko od siebie. Od siebie. Zawsze do siebie. Zawsze do siebie. Pan prezydent podpowiada, że zawsze do siebie. Starczy już tego mieszania. Może, szanowni państwo, doskonale wymieszana zupa. Oddajemy głos panu prezydentowi. Bardzo proszę. Dziękuję. Witam państwa popołudniową porą w piątek na święcie chleba w Elblągu. Za chwileczkę smaczna, pożywna, zdrowa, przede wszystkim zdrowa zupa a la gulasz z wołowiny od producentów tego zacnego, zdrowego mięsa ze Elbląga i okolic. Mamy dzisiaj do rozdania 2000 porcji, tak? Zgadza się. 2000 porcji wystarczy dla wszystkich, proszę państwa. Wystarczy dla wszystkich, chociaż kolejka kończy się przy bramie targowej. Tak, mamy w tej chwili, panie prezydencie, 1887 osób. Tak na oko podejrzewam, moje oko się rzadko myli, zatem jeszcze zapraszamy. Tak. Jeszcze zapraszamy, będzie nas słychać więcej. Zapraszamy wszystkich Konkurs na najciekawszy produkt wygrał Przemysław Polit. Przekorka, kompozycja, kwiaty suszone. Natomiast na najciekawszy kram – hotel Elbląg. Zwycięzcy zostali nagrodzeni bezpłatnym banerem, który będzie widniał na stronie www.elblag.eu, zgodnie z obietnicą Grzegorza Nowaczyka. Imprezę zaszczycił również zespół Golec Orkiestra, który stanowił koronację przedsięwzięcia. Witam, dobry wieczór państwu. Proszę państwa, po raz pierwszy, święto chleba trwa 3 dni, po raz pierwszy mamy rekordową liczbę wystawców, ponad 200. I po raz pierwszy Golec Orkiestra jest na naszym święcie. Ale niezmienne jest jedno, to mega atmosfera, którą Elblążanie i przybyli goście zawsze tworzą w czasie święta chleba. Bardzo wam za to dziękuję i zapraszam wszystkich do szalonej zabawy. Bo jak śpiewają bracia Golcowie, crazy is my life. Ja zdecydowanie wolę wieś, zdecydowanie wolę góry, no bo wiadomo, koncertujemy w różnych miejscach, koncertujemy w dużych miastach, koncertujemy w małych miejscowościach, ale a propos takiego życia, tworzenia i w ogóle czegoś, co się nazywa inspiracją do twórczości, to ja odejduję, będąc w górach, u siebie, w domu, tam mam studio, tam po prostu jest to miejsce, które szukałem całe życie i tak naprawdę tam mam taki święty spokój. O. Ale oczywiście no, kontakt ze światem mamy poprzez internet, poprzez telewizję, poprzez, że tutaj można siedzieć na bezludnej wyspie i się jest na bieżąco z wszystkimi tematami i można wszystko, nie wiem, no śledzić poprzez Skype'a jakieś różne wynalazki. Tylko podstawowe także pytanie, także, czy to jest potrzebne do życia tobie, nie? Co? No, żeby to śledzić. Bo może być nie w domu, na to czasu, śledzić to wszystko i być też zdenerwowany, no, kurczę, cały czas ciśnienie jest podwyższone, rozumiesz, nie? Nie mam... To zależy, jak tu się czujesz, nie mam, wiesz. Jeżeli tu masz spokój, to czasu, wokół ciebie też jest spokój. Nie mam czasu śledzić, bo to jakby jest pierwsza sprawa, ponieważ jestem zajętym człowiekiem, robię zupełnie inne rzeczy, niżeli wypatrywanie
jakieś tam rzeczy w internecie, czy tam po prostu nie zajmuję się tym, zajmuję się czymś innym. Tworzeniem, muzyką i rodziną i patrzeniem na piękne góry. Telewizor od dzisiaj pójdzie wek. Zależy nam na tradycji, zależy nam na folklorze, na czymś, co jest nasze, polskie po prostu, bo to jest, nie bardziej, jakby bo to jest wartościowa historia, także po prostu, powiedzieć coś? Zaraz jak skończę, bo to jest bardzo wartościowa rzecz, teraz ty możesz powiedzieć. Tak jak mówiłeś o tym folku, tak. Mnie bardziej przypada słowo world music. Zgodzisz się ze mną? Nie do końca. Dlaczego nie? No bo world music to nie jest, no powiedzmy... Co to jest? Muzyka świata, stary, no. No muzyka świata, ale czyli world music... Czyli masz tam na przykład troszkę world Brusa, music, Paweł, jazzu, to jest też... Gorszczyzny, Bałkanów. Ogólnie to jest światowa muzyka, no. No, ale to jeszcze world music to jest jeszcze taki konkretny styl muzyki, jak? Który w ogóle bazuje tylko i wyłącznie na etnice. Tylko i wyłącznie na etnice, to jest world music. Nie zgodzę się absolutnie z tym. No ja mam takie zdanie, także tutaj... A my nie bazujemy tylko właśnie na etnice, bo bazujemy też na współczesnych motywach, na współczesnym brzmieniu, na współczesnych jakby, wiesz, dokonaniach tego świata, także... Znaczy to jest kwestia nazewnictwa, które zawsze jest błędem. Ale to i właśnie... I tak jak wszyscy... mamy 5 złotych, ty ją widzisz z drugiej strony, a ja ją widzę z innej strony, prawda? Trzymając tak. I która prawda jest oficjalna? Ale nie rozumiem teraz. Masz, kumasz bazę, mam 5 zł, to jest to jedno 5 zł, tak? Ty widzisz ją orzełka z tej strony. Ale jakby co ma piernik do wiatraka, bo jakby nie... Nie, że nie ma, ja mówię, że nazewnictwo, czy tak, to jest to zawsze... Gole z orkiestra to jest fuzja różnych gatunków. Ale nie, zrozum jedno, że nazewnictwo to jest po prostu jakby, wiesz, nasza wewnętrzna sprawa, ja ją nazywam tak, a ty tak. I myślę, że to, i z tym się należy zgodzić. Do tego zmierzam. No, powiedzmy.